Kryminalne zagadki Podlasia. Blisko 50 lat temu w Bielsku Podlaskim, dokładnie 1 listopada 1977 roku, doszło do wstrząsającej zbrodni, której miał dokonać żołnierz marynarki wojennej. Ale po kolei, bo właśnie 1 listopada 1977 roku mieszkająca w Bielsku Podlaskim Barbara wyszła z domu i udała się na dworzec kolejowy. Po krótkim pobycie z bliskimi zamierzała wrócić do Lublina, gdzie studiowała. Wiadomość o tym, że dziewczyna nie wsiadła do pociągu i nie dotarła na miejsce i nie wiadomo tak naprawdę, co się z nią stało, dotarła do jej matki dopiero następnego dnia. Jak zareagowała jej matka, pani Eugenia? Przede wszystkim nie powinniśmy się dziwić, że wiadomość do matki dotarła dopiero dzień później, bo przecież to były czasy, kiedy jeszcze ani telefonów komórkowych, ani internetu nie było, więc ten przepływ informacji siłą rzeczy był wolniejszy. Matka od razu się zaniepokoiła, powiadomiła o tym wydarzeniu milicję. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania, również przy użyciu psa i stosunkowo szybko odnaleziono niestety zwłoki Barbary. Znajdowały się one w pobliżu jednego z mostów w Bielsku Podlaskim. Na miejscu okazało się, że poza roznegliżowanym ciałem Barbary odnaleziono męską kurtkę, w której w kieszeni znajdowała się talia kart z nagimi kobietami. Rozpoczęło się intensywne śledztwo związane z wyjaśnieniami okoliczności śmierci 19-letniej Barbary. Funkcjonariusze odczuwali ogromną presję, tym bardziej, że przez miasto w ostatnich tygodniach przetaczała się fala swoistej psychozy. Na czym ta psychoza polegała? Do milicji docierały informacje od mieszkańców, że w okolicy grasuje jakiś mężczyzna, który zaczepia kobiety, próbuje je napaść. No i to pewnie powodowało, że w niewielkie bądź społeczności ta atmosfera strachu, właśnie jak mówisz, psychozy, zaczęła coraz bardziej się nakręcać. A jednocześnie ta informacja, te wszystkie fakty wpływały na milicję jako rodzaj właśnie presji, takiego obciążenia, że no jest oczekiwanie społeczne, aby temu zagrożeniu wyjść naprzeciw i złapać tego sprawcę. Śledczy przepytywali kolejne osoby, a szczególnie tych mieszkańców, którzy mieszkali najbliżej dworca, oczywiście pytając, czy może ktoś zauważył coś szczególnego, może szczególną osobę, która mogła być jakimś punktem wyjścia do zatrzymania sprawcy tej karygodnej zbrodni. Szybko się okazało, że uwagę kilku osób zwrócił młody mężczyzna, który przez kilka godzin przebywał w okolicy dworca kolejowego. On miał jedną szczególną rzecz. To był mundur marynarki wojennej. Co najmniej kilka osób wspomniało o tym mężczyźnie właśnie, że był widziany w okolicach dworca, kręcił się, no i w jakiś sposób wzbudził zainteresowanie i podejrzenia świadków. Kiedy milicjanci o tym usłyszeli, to myślę, że mogli to potraktować jako pewnego rodzaju przełom, no bo jednak mundur to taka cecha dość nietypowa, jednocześnie wyróżniająca się z tłumu. Momentalnie wystąpili do wojskowej komendy uzupełnień z prośbą o wskazanie, który z żołnierzy z województwa podlaskiego, to ważne, bo wytypowali, że skoro mężczyzna był w mundurze właśnie w Bielsku Podlaskim, jest to prawdopodobnie żołnierz na przepustce. I z takim pytaniem właśnie zwrócono się do tej komendy uzupełnień. Odpowiedź przyszła szybko i zawierała tylko jedno nazwisko. Anatol Firsowicz, mieszkaniec pobliskiego Widowa. To ten mężczyzna w tamtym okresie był na przepustce w województwie podlaskim. Kiedy radiowóz wyruszył w kierunku wspomnianego Widowa, gdzie podejrzany był zameldowany, szczęście po raz kolejny uśmiechnęło się do śledczych. Na drodze zobaczyli mężczyznę w mundurze, w którym rozpoznali właśnie wspomnianego Firsowicza. Kiedy policyjny samochód zatrzymał się obok, jeden z funkcjonariuszy miał powiedzieć, żeby wspomniany Anatol wsiadł do radiowozu, ten nie stawiał żadnego oporu. Wręcz przeciwnie, dość ochoczo dołączył do policjantów. Pies, którego używali milicjanci, rozpoznał zapach mężczyzny na miejscu znalezienia ciała Barbary. Do tego w domu podejrzanego znaleziony został sznurek, którego ten użył do uduszenia 19-latki. Pewne stało się, że zabójca został schwytany. A kim w ogóle on był? Warto podkreślić, że w momencie zatrzymania Anatol Firsowicz miał 21 lat. W okolicy nie cieszył się dobrą opinią, sprawiał problemy wychowawcze, powtarzał klasę. Po wyjściu z poprawczaka w 1975 roku zatrudnił się w firmie remontowej, ale już 2 lata później zwolnił się z pracy i zaciągnął się do marynarki wojennej, gdzie pełnił służbę w Świnoujściu, nawet dosłużył się stopnia starszego marynarza. Co tłumaczył wspomniany Anatol Firsowicz podczas przesłuchania? Przede wszystkim podkreślał to, że jego celem nie było zabicie Barbary. Dążył do odbycia z nią stosunku, a ona stawiała opór, w związku z tym pojawił się ten sznurek, no i w konsekwencji udusił młodą kobietę. Czy to był koniec tej sprawy? Sprawa została zamknięta ostatecznie? Tak by się w tamtym momencie wydawało, no bo jest sprawca, są ślady wskazujące na niego, co więcej, sprawca sam przyznaje się do zbrodni. Z tym, że wtedy miało miejsce wydarzenie, które stanowiło swego rodzaju przełom, a na pewno śledczy nie byli na nie przygotowani. Otóż prokurator wojskowy w rozmowie z Anatolem Firsowiczem zadał mu pytanie, czy podejrzany oprócz zabójstwa Barbary dopuścił się innych, zwłaszcza podobnych czynów. No i odpowiedź myślę, że wtedy wszystkich zmroziła.
ponieważ Anatol Firsowicz przyznał się do dwóch innych zabójstw. I tutaj nasza opowieść nabiera absolutnie dramatycznego biegu. Okazuje się, że nie dość, że ten mężczyzna przyznał się do zabójstwa wspomnianej 19-letniej Barbary, to miał na swoim koncie jeszcze dwie przerażające zbrodnie. Do czego się przyznał? Tu musimy cofnąć się w czasie do 1971 roku. Po raz kolejny podkreślę wiek sprawcy, ponieważ wtedy właśnie Anatol Firsowicz miał zaledwie 15 lat. 9 stycznia 1971 roku 9-letnia Tosia wracała do domu, do miejscowości Widowo, to bardzo blisko Bielska Podlaskiego. Miała do przejścia około 3 km. Była to zima, stosunkowo szybko zapadała ciemność, duży mróz, duża ilość śniegu. Dziewczynka wracała, ale do domu nie wróciła. Rodzina zwróciła się o pomoc do milicji, milicja powiadomiła też wojsko, wyruszyła cała ekipa na poszukiwanie dziewczynki. Ale cóż, nie udało się jej odnaleźć. W czasie poszukiwań użyty został pies tropiący. Co ważne, ten pies wskazał miejsce na tej drodze, którą Tosia miała przechodzić. Konkretnie bruk, to taki rodzaj szopy, wiaty drewnianej, która na tym polu się znajdowała. Tyle, że w tym miejscu pies zgubił trop, nie podjął go dalej, a milicjantom i osobom poszukującym nie udało się w tamtej okolicy znaleźć małej Tosi. Znalazłem też taką relację, która mówiła, że śledczy, próbując odtworzyć drogę, którą Tosia pokonywała pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Widowem, szli właśnie tą samą trasą i zauważyli ślady na śniegu, dwa ślady, to znaczy jeden większy, wskazujący, że mogła być to osoba co najmniej dorosła, a obok ślady mniejsze, które w sposób oczywisty wskazywały, że mogło to być dziecko, i te ślady miały prowadzić również do tego brogu, przy czym od tego brogu już do wsi Widowo ślady miały być tylko jedne, ślady tego dorosłego. Śledczy rzekomo wtedy we wsi nawet sprawdzali buty mieszkańców, tych, których wytypowali jako ewentualnych podejrzanych, ale nie przyniosło to rezultatu. Po kilku miesiącach śledztwo zostało umorzone. Kiedy w 1977 roku Anatol Firsowicz przyznał się do zabójstwa Tosi, milicjanci udali się na wskazane przez niego miejsce, gdzie znaleźli kości i plecak. Zabójca powiedział, że zwabił dziewczynkę na pole pod pretekstem pokazania jej złapanego we wnyki zająca. Firsowicz, jak zeznawał wtedy, zamierzał zgwałcić dziewczynkę, ale ta stawiała mu opór. Wobec tego za pomocą kawałka drutu znalezionego w pobliżu udusił Tosię, a ciało skutecznie ukrył. Ale to wciąż, mimo tak dramatycznych wyjaśnień i ustaleń śledczych, to nie był koniec kryminalnej historii Anatola Firsowicza. Do kolejnego tragicznego wydarzenia doszło w 1976 roku. 26 sierpnia 14-letnia Teresa wracała z Siemiatycz do domu. Brała udział tam w spotkaniu towarzyskim, spotkała się tam ze znajomymi. Ostatnie 2 kilometry drogi do domu miała niestety pokonać sama i to wtedy właśnie nieznany jej młody człowiek podszedł, zaczął ją jakoś agresywnie i wulgarnie zaczepiać. Dziewczyna wystraszyła się, zaczęła uciekać, wtedy napastnik dopadł ją, zaciągnął do pobliskiego lasu, tam udusił, próbował ją wcześniej jeszcze zgwałcić, a ciało ukrył. Co ważne, kiedy rodzina i milicja zaczęli poszukiwania, przez długi okres nie mogli w ogóle znaleźć zwłok Teresy. Dopiero kilka miesięcy później do jednej z siemiatyckich parafii przyszedł list, anonimowy list, w którym nadawca podał konkretne wskazówki, gdzie w lesie znajduje się ciało. Na szczęście proboszcz wykazał się przytomnością i poważnie podszedł do tego anonimu. Przekazał informację milicji. Milicja udała się na to precyzyjnie wskazane miejsce, no i tam znaleziono ciało, które po zbadaniu okazało się być ciałem właśnie zaginionej 14-letniej Teresy. Wtedy stało się jasne, że Anatol Firsowicz odpowiada nie za jedną zbrodnię, a aż za 3, w tym popełnione w poprzednich latach. Co stało się z tym mężczyzną? Jaką decyzję wobec niego podjął sąd? Pomimo tego, że prokurator domagał się kary śmierci, która w tamtym okresie jeszcze obowiązywała, Anatol Firsowicz został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Według biegłych psychiatrów nie był w pełni poczytalny, miał ograniczoną zdolność rozumienia swoich czynów w momencie, kiedy się ich dopuszczał. W 1994 roku, a więc po 17 latach, Anatol Firsowicz wyszedł z więzienia i wrócił do rodzinnego Widowa. Nie miał tam łatwego życia, bo mieszkańcy jeszcze pamiętali jego przeszłość, wiedzieli, czego się dopuścił, tym bardziej, że co najmniej jedna z tych zbrodni dotyczyła dziewczynki, która pochodziła z tej samej miejscowości. Znalazłem informację, że przede wszystkim Firsowicz bardzo rzadko z domu w ogóle wychodził, a kiedy już wychodził, stosował jakieś przebrania. Zdarzały się sytuacje, w których nawet został pobity przez sąsiadów. Koniec końców uznał, że chyba bezpieczniej dla niego i chyba lepiej dla wszystkich będzie, kiedy opuści tę miejscowość. I tak się stało. Wyjechał i rozpoczął chyba nowe życie, bo w międzyczasie zdążył się ożenić, miał nawet dziecko. W 2004 roku zmarł. Zdjęcie jego grobu nawet jest dostępne w sieci. Na koniec chciałbym zapytać cię, co twoim zdaniem powodowało te kolejne zbrodnie? 71, 76, 77 rok. Człowiek się nie zatrzymywał, mimo tego nawet, że nosił na sobie mundur marynarki wojennej. To coś karkołomnego, coś, czego ja nie potrafię zrozumieć. Jak człowiek, który popełnił już dwie zbrodnie, idzie i popełnia kolejną. A kto wie, czy gdyby nie został zatrzymany, czy nie doszłoby do kolejnej zbrodni?
Myślę, że to bardzo możliwe, że tak by się to potoczyło. Jest to jeden z nielicznych podlaskich seryjnych zabójców. Trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt. W przypadku tych wszystkich trzech zbrodni ten mężczyzna miał, a przynajmniej tak tłumaczył, taki zamiar, aby zgwałcić te młode kobiety, czy w zasadzie dziewczynki. Wobec żadnej z nich gwałtu się nie dopuścił, natomiast każdą z nich udusił. To była jedna i ta sama metoda, więc kto wie, czy tak naprawdę ten gwałt leżał u podłoża w ogóle jego tego przestępczego działania, czy nie chodziło de facto o powodowanie śmierci. No możemy gdybać. W aktach znajdują się prawdopodobnie dokumenty psychiatrów, które przypuszczam, że bardziej precyzyjnie, dokładnie to określają. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to dążenie do zabijania jest jakoś symptomatyczne w jego przypadku. I prawdopodobnie, tak jak powiedziałeś, gdyby nie został zatrzymany, kto wie, być może dochodziłoby do kolejnych zbrodni. Kryminalne zagadki Podlasia.